aktualny rekordzista Okurajamy. Wczoraj fantastyczny lot na 148,5 metra, a później w joju Kobayashi. Jest już zielone światło dla Kamila. Popatrzmy zatem na skok Polaka. Blisko nad ze skokiem, a ciągnął, robił co mógł, trochę zachwiane lądowanie. To nie był na pewno skok, który pozwoliłby mu objąć prowadzenie. 126,5 metra, ale przypomnę, cały czas pozostała ta obniżona siódma platforma startowa. Będzie więc miał dodane 7,4 punktu za obniżony rozbieg. Wiatr 1,1 metra na sekundę pod narty. Zatem słabszy od Stefana Krafta o 30. No i 10 jest Polak.